Zdecydowanie Związek Sybiraków w 1988 roku ma do spełnienia doniosłą misję, aby nie dopuścić do zapomnienia gehenny narodu polskiego. Dba o dokumentację polskich zesłańców, a przez swoje wydawnictwo wykazuje prawdę o tamtych wydarzeniach. Powstała wielka księga Sybiraków, dokumentująca relacje Polska-Syberia. Wielu Polaków było pionierami w odkryciu Syberii. Warto wspomnieć o wielkich Polakach zesłańców Sybiru, którzy mają ogromne zasługi w rozwoju Syberii. To oni przecierali szlaki wieczne z Marceliny, wyznaczali trakty syberyjskie, zbudowali kolej transsyberyjską. Nieśli cywilizację wśród tamtejszej ludności. Warto przypomnieć kilka nazw. Aleksander Czekanowski zbudował florę i faunę, zbadał na Syberii, wytyczył mapę swoich badań. Benedykt Dybowski przeprowadził badania wód Bajkału. Wacław Sierżewski, polski poeta okresu Młodej Polski, podróżnik i badacz niepodległościowy, zesłaniec Sybiru, kawaler orderu Virtuti Militari V klasy. Zbadał obyczaje Jakutów, opisał je w 12 lat w kraju Jakutów. Zesłańcem był też Józef Piłsudski w latach 1887-1892, podejrzany o udział w spisku na życie cara. Był naczelnikiem państwa, marszałkiem Polski, twórcą odrodzonego państwa polskiego, kierował się zasadą utrzymywania równowagi w stosunkach między Polską a jej wschodnimi i zachodnimi sąsiadami. Bronisław Piłsudski, starszy brat Józefa, etnolog i działacz niepodległościowy, jeden z najbardziej zasłużonych badaczy ludów tubylczych Sachalinu, Hokainu i Amuru, opisał zwyczaje i obyczaje tych ludzi. Rafał Kalinowski to patriota, powstaniec, zesłaniec sybiryjski, karmelita bosy, kaplan, odnowiciel zakonu karmelitańskiego w Polsce. Adam Mickiewicz, też był zesłańcem, za udział tajnych organizacji poeta opisał grupę młodych zesłańców wileńskich, filomatów i filaretów. Tacy Polacy jak Tomasz Sam, Józef Chłopicki, Hugo Kolondaj, ksiądz Piotr Ściegienny, Jan Czerski, Edward Piekarski, Wiktor Godlewski, Władysław Ander to zesłańcy, sybiracy. Totalitaryzm sowiecki prześcignął w swej okrutności i masowości carskie represje, nie kibitki i etapy skazańców, ale tysiące bydlęcych wagonów wypełnionych Polakami ruszały na wschód i dalej na nieludzką ziemię, Kolymę, Irkutsk, Krasnojarsk, Donbas, Orkutę, Madagan oraz setki innych miejsc są symbolem martyrologii naszego narodu. Ofiary tego Sybiru nazywamy Sybirakami.